Ave, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem znajomy króliczka, to jest Herzowałem 4 na modyfikacji Regnium Polonie, Beautiful States, Beautiful Zajączek. Przyjąłem ku górze i soczystym komentarzu i doszedłem do pewnych wniosków, o którymi się z wami zaraz podzielę. Właściwie w tym momencie się z wami podzielę, ponieważ uznałem, żeby seria nie przymulała i żeby wykorzystać nasze chore busty, jakie zapewnia nam to drzewko Polski na tej modyfikacji, chore busty Habsburgów. I to, że powstaje piękne Międzymorze, a żeby Międzymorze było prawdziwe, to musi być między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Obecnie Adriatyk jest odcięty, więc musimy wyzwolić uciśniony naród austro-węgierski w Zarze, otoczony przez wścibskich Jugosławian. I może Francja odpowie na wezwanie, bo właśnie w tym momencie atakujemy Jugosławię. I być może Francja zaraz odpowie, być może zaraz będzie 39 i Niemcy nam wbiją nóż w plecy i będziemy walczyć z Francją i Niemcami. Być może Sowieci również 17 października września zaatakują nas od tyłu, żeby zabrać nam resztę, czego nie zabrali. Trudno, żeby seria przymulała. Endzigowa Polska, endzigowi Habsburgowie, wojna z całym światem, trzeba odnowić wielkie imperia. Wszędzie, gdzie Habsburg stanął swoją bosą stópką, tam zając powiedział wojna i tak właśnie się stało. Nie będę moim papetą zabierał dywizję. Może zdążymy zająć Jugosławię. Kurde, ty, a jakbym zdążył zająć Jugosławię, zanim by oni odpowiedzieli, wiecie, coś spadochroniarze, desanty. Znaczy teraz się nie uda, ale jakby to się udało zrobić, to śmiesznie by było. Oczywiście Francja odpowie. Prawdopodobnie Francja odpowiedziała zarąbiście, kolejny przeciwnik do podbicia, a jeszcze Włochy możemy w międzyczasie podbić, także myślę, że dużo będzie się działo, myślę, że Syria nie będzie przymulała. Aha, może byśmy wydali rozkaz do ataku, bo ja tak patrzę, że się nie przebijamy i się martwię. O, Mozley nam dywizję wysyła. Kurde, ziomek Mozley, chodź do frakcji. Chodź do frakcji, rozwiąż tą swoją gównianą frakcję. Chodź, on by dołączył. On by z chęcią dołączył. Panie Mozleju, Francja, Normandia, brytyjskie dziedzictwo będzie twoje. Chodź ziomek, panie Mozleju. Pan mnie przekonał, mówiłem wam o tych Peaky Blindersach, jakże jak tam mi Mozley zaimponował. Jak to się nazywa, Peaky Blindersów, genialny serial, jeden z moich lepszych. Ale tam postać Mozleja jest tak genialnie zrobiona. Adi, nie, ciebie nie chcemy w sojuszu. Daj tych ochotników, na Francję się przydacie. Co chciałem powiedzieć, że wiedzą wielcy Habsburgowie. Czekajcie, bo wy nie macie frakcji, nie? Jakbyśmy jeszcze państwo włoskie zaatakowali. Co wy chcecie? Chcecie wziąć udział w wojnie? Nie musicie, nie musicie. Wy też nie musicie nam nic wysyłać. Poradzimy sobie bardzo serdecznie sami. No wiecie, no powinienem czekać na Niemców, ale żeby serio nie przymulała totalnym krygu, jeszcze Osmana przeatakujemy. W co Osman poszedł? Co to za jakiś wkurzony ten Mehmet Recepta Peker? Puścizna Ataturka, minus 5. Czemu Ataturek im tak szybko psuje? Ataturek powinien dawać im chore busty. Co oni zrobili? Bo tam jest ta śmieszna mechanika, że trzeba go leczyć. Pytanie, czy ktoś był kiedyś... Ty, co to za śmieszny stejcik? Noim. Nie, Zara upadła, nasza historyczna... W sumie mogłem część dywizji tutaj rzucić i potem z tej strony... Dobra, palicho, lecimy. Pytanie, co my z tą Francją zrobimy? Bo żbiczki mi już tutaj latają. No, możemy się przebić do Francji przez Włochy. Jest taka opcja, jakbyśmy to zrobili przed 39, zabezpieczyli sobie sukcesję włoską i francuską, bo Habsburgowie wszędzie się na trony wepchną, no to polski eksport lotniczy, to całkiem, cokolwiek potrzebuje nasz budżet, to talent krik jest, chciałbym, wiem jak się buduje, spierdzielaj. Chciałbym, gdzie to? To jest chory boost, minus 20 i to na start, jeszcze 25 dni się tylko robi, fabryczkę dają, żadnych debuffów. Podobają mi się takie boosty. Pytanie sobie z gołą zrobimy, ale to odpowiedź na inne pytanie. Spoko. Dobra, Mozley przysłał dywizję. Bo w sumie jak schorowamy tych ochotników, byśmy ich wykorzystali, nie? Ciekawe co Adi zrobi? Ty, ja wywiadu w ogóle nie robiłem. Ja w ogóle wywiadu nie robiłem. Nie dwójka, bo jesteśmy potężnymi Habsburgami. Nazwiemy to szpiedzy Habsburgów, żeby nikt nie podejrzewał. Ja zapomniałem o agencji, przepraszam bardzo. Dobra, cicho tam, żarzając agencji nie robi. Najlepszy gracz Hoja i agencji nie robi. O, Francuzi. Chciałem powiedzieć, że Francuzi przypłynęli. Jak my to dzielimy? Poczekajcie. Rumunia będzie brała dla siebie, nie? O, shit. A to w ogóle Austro-Węgry mogą brać dla siebie?
No nie, ja tu muszę Straight Transfertura załączyć. Jaka Serbia, ale jaka Republika Czacza? Co ty, ziomek, robisz? No nie, no już popsuli. A, Straight Transfer Tool musi polecieć. Czemu mój puppet ma prawo decydowania? Co ty, ziomek, robisz? Powinno być twoje. Co ty w ogóle zrobiłeś? To wszystko to powinno być twoje. Bośnia też. To powinno być twoje. Zachodni Banat też twój. W sumie po Czarnogórę polecisz. To damy Rumunii. Kurde, jak to ładnie spisować? Puppet z pozostałej części. Dobra, zróbmy koniec tury. To im Straight Transfer Tula wyrównam. To dać Rumunii. Mogłem to i to dać Rumunii. Wtedy Austro-Węgry dostaną całą resztę. No. Coś takiego, o. Dobra, nice. Tylko że ja teraz muszę Straight Transfer Tula załączyć. Chyba, co oni robią? Co oni robią? Czego stoją na tych torach? Chyba teraz resztę całą zabrał. Dobra, gotowe, czekajcie, ja muszę Straight Transfer Tula załączyć, bo... Czekajcie, a czym ty jesteś? A ty jesteś w ogóle niepodległy! Co ty, ziomek, porobiłeś? Co ty, ziomek, zrobiłeś? Jakieś niepodległe kraje potworzyłeś. Jakąś Czernogórę niepodległe... Jakim ty jesteś puppetem? Ty jesteś państwem marionetkowym. Państwo marionetkowe może w ogóle cokolwiek tworzyć? Co ja tu mam? Połączone państwo marionetkowe. Kurwa, trzeba im zwiększyć autonomię! Te Habsburgi sabotują! Sabotują serii! Oni chcą się wyzwolić? Zerwać Unię Prostą. Dobra, czekajcie, zaraz wrócę, tylko Straight Transfer Tula załączę, bo tak być nie może. Tak być nie może, zaraz wracam. Dobra, witam was już bardzo serdecznie z powrotem. Jak widzicie, poprawiłem te granice, użyłem Straight Transfer Tula, tu widzicie. Poprawiłem w sensie, że no te... To Austria powyzwalała te gówniaczki, wchłonąłem do Austrii i tutaj zrobiłem, że te dwa stejciki jeszcze poszły do Rumunii, no bo w sumie z nami w sojuszu powinna coś dostać, no więcej sobie o tych rzekach, ładnie na granicy rzek siedzieli, tylko tu jest ta jedna prowincja, jakby ten stejcik na pół machnąć i wtedy można by część, kurde, to jest tyle dywizji naciapane, mamy za dużo dywizji, panowie, za dużo dywizji. Ale w sumie oni tutaj ząbkiem zachodzą w tą stronę, to, a ci z kolei ząbkiem na... Dobra, ząbkami, jesteśmy jedną wielką rodziną Habsburgów, dosłownie rodziną jesteśmy, także się nie czepiać, tak? Pozbądźmy się... Tak też kminiem, jak się do tej Francji dostać, no i najszybszą drogą będzie przez państwo włoskie, chyba że jakieś prewencyjne uderzenie na Niemcy. Ale tu mamy, jak zrobiłem te polskie zakłady lotnicze, możemy spróbować uderzyć, bo tu jest coś takiego jak Wenecja albo wojna i to daje nam po prostu war goal. To nie jest jeden event, ale tu mamy coś takiego, zmiana władzy we Włoszech. Podczas wojny z Włochami musimy przekonać króla do Włoch, do współpracy, możemy spróbować, zobaczymy jak to będzie działać. Tylko ja bym chciał tak, bo boję się, że te żbiczki będą się desantować. Widziałem wolne dywizje od ciebie. W sumie... Poproszę o wsparcie, daj mi wszystkie dywizje. Chodźcie. Będziecie pilnować wybrzeża. Proszę bardzo. W ogóle chodźcie do wojny. Tak. Co nie odpowie? Jak mój kurwa, zdrajcy niemieccy, macie odpowiadać, macie walczyć i odpowiadać. Od Węgier na razie nie będę brał. Dobra, i niech to sobie leci. W ogóle w sumie, jak mamy tą naszą armię żbiczkową, a to jest brygada kawalerii z tymi czołgami, to jest ta grupa artylerii, jest, jest. Weź na razie was wszystkich dotyczki Habsburga, zmieńcie mi tego na żbiczka, tego tutaj żurawia, bociana, gołębia, na tą kaczkę, żebym ja was rozróżniał i wy wszyscy możecie się na razie w tą kaczkę zmienić. Mamy dużo arty, ja potrzebuję, jak mamy się przebijać przez Alpy, dobra, jest dużo dotyczków, na razie tej artylerii, tej kawaleryjskiej husarii atomowej latającej mieć nie będziemy, a to dlatego, że ja templatkę nie przygotowałem. Następny odcinek przygotuję templatkę. Teraz już naprawdę? Na pewno? Weź ich tu trzymaj, bo oni chcą uciec. Szybko, bo ci Francuzi chcą uciec. Wracać tu. Zalać ich, nie dać im uciec. Rychło w czas spisowaliśmy. Ile w ogóle sama Francja ma dywizji? 56-107, okej, okay, sporo. Włosi wciągnęli Albanię. Okej, okay, pretekst do wojny, pretekst do wojny, wchodzą na Bałkany, czyli na Habsburską strefę wpływów. Nie możemy na to pozwolić, nie możemy. Także będziemy musieli zainterweniować, dużo nam arty teraz brakuje. 2000, no przy zerowej stabilizacji nasza produkcja leży. Dlatego trzeba będzie poszukać czegoś. Trzeba będzie poszukać czegoś, co pozwoli nam... Czekajcie, gdzie mam dużo slotów? Tu jest dużo slotów, tu jest dużo slotów. Weź mi ciebie i ciebie rozbuduj. Trzaskaj tu potem militarki, to mocno trzaskaj militarki. A w sumie dawaj to wsparcie.
Czy te dywizje przychodzą tu? Możemy już tych Francuzów męczyć. Dziękuję. Nie drap się po bucie, tylko atakuj. Może za dużo tych żbiczków zrobiłem. Może te pierwsze żbiczki... A ty akurat walczysz, ale może... Tą grupę artylerii, co nic nie robi. Weź na razie usuń. Nie potrzebujesz tyle dywizji agresywnych. Tu jest kocioł z dwóch dywizji. Jakbyśmy mądrze zrobili i zajęli port przed przepuszczowaniem tamtych. Okej, okay, weź tu sobie buźta do ataku odpal. To byśmy, bo to co to jest? To jest 7-6 dywizji. Halo, a czemu wy przestaliście atakować? Przecież mam buz do ataku odpaliłem. Puszować ich, niszczyć. Dobra, tu kocioł zlikwidowany. Ile w ogóle Francuzów zginęło? No już to 11 tysięcy. Warto było. Taka francuska dunkierka. Split jest francuską dunkierką, tylko że my nie posłuchamy Geringa. Chciałem powiedzieć, że chcemy zobaczyć, gdzie to jest dywizja, ale wyparowali właśnie. Pięknie wyparowali. Rozproszone wsparcie, nice. Zrób od razu ciebie, tak, tak. Atak szybko sile żywej, żeby artylerię zboostować. No i teraz musimy się zastanowić, jak my chcemy zrobić, bo do wojny byśmy chcieli, w sensie do wojny docelowej z Niemcami w 1939, chcielibyśmy spisować Francję. Jak to ogarnąć? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak my to zrobimy. Problem z Włochami jest taki, że tu są wszędzie góry, z tego co widziałem. Wzgórza, 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 wzgórza. Tu jest tylko miasto jako miasto. Polskie zakłady lotnicze, najsik. Czy my chcemy flotę? Nie chcemy, bo nie mamy przygotowanej floty, więc te busty mi nic nie dadzą. Wenecja albo wojna? Ja bym jeszcze tego nie robił. A tu jest 2% manpowera. Na jakim jesteśmy poborze? 5%, ok. Czy jest coś? Broń piechoty, doktryna. Musimy podbić stabilność. Musimy, goddamit, podbić stabilność. Musimy. Czekajcie, to było chyba w tych przy stolicach, nie? Zwykle bierzemy Warszawę na stolicę, nie? To teraz sobie odpalimy Kraków. O, to jest rozbudowa miasta. Siła polityczna, przyrost siły politycznej, strata organizacji, przemarsz, przyrost siły politycznej, organizacji, obrona. Ład, gdzie to jest? Tu jest ustawa zająca, stabilizacja minus 10. Czemu te Habsburgi takie niestabilne? Rehabilitacja Piłsudczyków, to jest plus 8. Dobrze, serio, bardzo dobrze, że tu nie ma jednej stabilności, byśmy zginęli. Dobra, zrób na razie Kraków stolicą. Daj te 7 dywizji. Byśmy chyba tędy się chcieli przebijać? Tu są wzgórza. Problem z tym miastem jest taki, że tu jest tylko z jednego kierunku możemy atakować i jest dość ciaśniutko. A zające nie lubią, jak jest aż zbyt ciasno, więc zrobimy tak. Chodźcie tu. To jest w ogóle twój papet, nie? On chyba nawet dywizji nie powinien mieć dużo. Daj tą naszą armię uderzeniową. Chodźcie tędy. Czy wy jesteście jako elita? Tu wszystko jest kurwa elitą. Dobra, ciebie nie będę potrzebował. Ciebie nie będę potrzebował. Brygady kawalerii zostaw, pułk zmotoryzowany, wypierdziel to, wypierdziel. Dywizja Puławskiego. Co? Gdzie ja korzystam z dywizji Puławskiego? Garnizony, tak? To nie. Zmień garnizony na... Na kawalerię. Usuń mi te amerykańskie marsze. Dużo templatek, to człowiek się gubi. Dobra, to usuń, to usuń. Dobra, i dotyczki Habsburga są. Wywiad zrobiony, tak? Stwórz wydział. Musimy zobaczyć, co ile dywizji mają, bo ja nie widzę, ile dywizji mają. Ile samolotów robimy dziennie? Zmień tę platkę. No tak ciężko. Aha, jeszcze są ci, ale my wystawimy nowe dywizje. Jest? Jest, nowe dywizje. 33 dywizje wystawimy. Daj ciebie. W razie czego będziecie się wystawiać i polecicie. Kurde, nie wiem, czy w te Włochy uderzać, czy nie. Widzicie w komunę? Czekaj, bo im rośnie komuna i bez powiązań im rośnie, nie? Nie wiem. Bo jak pójdą w komunę, to żeby mi z tym nie zrobili. Nie, mogą wejść wtedy do Kominternu? Jezus, czekaj, czy jak oni pójdą w komunę? Co wy idziecie? Przeforsowanie sprawy. Czekajcie, przeforsowanie sprawy. Zmiana konstytucji, uchwalenie prawa wygnania. Wolność dyplomatyczna, ontonta łacińska. Bo ja nie wiem, czy ja zaraz nie odpalam wojny z całym światem. Bo Ruscy tu, cik, cik, cik. Cel nieznany.
jak ten miśbiczek wejdzie do osi. W którym roku Niemcy wchodzą do osi? W 39 wejdą, nie? Dobra, Kraków stolicą. Rozbuduj, jest. No bo wiecie, no bo Kraków bliżej z tymi. W ogóle stolica Austro-Węgier jest w Budapeszcie. Węgro-Austrii stolica. Spoko, słodziutko. Wy niby twierdzicie, że się przebijecie. Ale to pewnie dlatego, że to jest po jednej dywizji, bo oni się nie spodziewają ataku z naszej strony, jeszcze uwzględniasz te prowincje. Jakbyśmy to zraszowali, przeszli przez te miasta, omijając te góry. To są bagna, ale to są równiny. Ile jest samolotów? Mało. Bardzo mało. Strasznie mało jest samolotów. I wy mi... weź anuluj od was. Czy ktoś na tym bożym świecie ma surowce? Włochy mają jeden, belgijski Zanzibar. Od Malajów mogę bez tego. O, no słodziutko. Agenta możemy zrekrutować. Igor Kwiatkowski, Kasiarz. Daj tego Kasiarza. Chodź mi robić wywiad na... nie na papieżaka, tylko na Rzym. Kto papieżem jest? Pius XI, czyli historycznie. Myślałem, że jakieś śmieszki poleciały, ale dobra. No wiecie co? Ewentualna inwazja na Włochy... Dobra, zbudujmy jeszcze ten zamek na Wawelu, żeby zakończyć uroczystą otwarcią nowego zamku na Wawelu. Ja tu sobie odpalę... odpalę sobie Wenecja albo Wojna. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie wjeżdżamy we Włochy. Gdzie wjeżdżamy we Włochy. Chyba, że czekajcie, tu mi jeszcze dawało stabilizację, nie? Dobra, ja przeanalizuję to drzewko, zobaczę, gdzie tu mi daje stabilizację. I... ale w następnym odcinku i tak, bo ja muszę przez Włochy dostać się do Francji. Bo jak mi Francja wejdzie... ona może... czekajcie, jak pójdą w króla, bez powiązań... trzymają tyle komuny, one idą w tego, chyba w komunę, nie? Jak oni wejdą do Kominternu, no to będzie przypał. Będzie duży przypał. Bo tu mi Niemcy garnizonują granicę z Rosjanami. Dobra, łapek górę, zobaczcie, komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie.